Państwa ponownie, już z niektórymi miałam przyjemność zapoznać się przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania. A rozpocznę je nieco nietypowo jak na tę porę dnia, ponieważ mamy 15 minut po godzinie pierwszej, a ja zacznę od bajki na dobranoc. Tak, zły los, tak, który spotkał bohaterów tej bajki. Pytanie zatem, czy jest to bajka na dobrą noc, czy może jest to bajka na złą noc? Może być to program pozostający z człowiekiem przez całe jego życie. I o jakim programie mówię? Mówiąc program, mam na myśli pewnego rodzaju przekonania, które wytwarzają się właśnie w okresie dzieciństwa. Na początku są to pewnego rodzaju myśli, które do nas trafiają, a później z biegiem czasu zmieniają się w przekonania. Dam Państwu kilka przykładów na to, jakiego rodzaju przekonania mogą się pojawić w wieku dorosłym, biorąc pod uwagę słowa takiej kołysanki. Pierwszy z nich. Nie mogę swoim szczęściem zbyt emanować, bo może mnie spotkać za to kara. Takie przekonanie. Jestem tak szczęśliwa, że aż mi wstyd. Ma powiedzmy 3-4 lata, absolutnie nie myśli takimi kategoriami. Natomiast pewnego rodzaju treści, które trafiają do naszych dzieci w okresie, kiedy kształtuje się podświadomość, tworzą mocne połączenia między neuronami, zwane synapsami, o nich dzisiaj też nieco więcej powiem, które właśnie decydują o tworzeniu się przekonań. Nie bez kozery opowiadam o dzieciach, ponieważ każdy z nas był dzieckiem i tak jak mówię, to kim jesteśmy dzisiaj, tak naprawdę, oczywiście tak, ma swoje korzenie w tym, kim byliśmy będąc dziećmi. Wieka jest taka, że my uczymy się na przykładach, uczymy się naśladując, powtarzając zachowania osób, które znajdują się w naszym otoczeniu. Więc na początku będą to opiekunowie, to będą rodzice, później nauczyciele, powiedzmy, pojawiający się w wieku przedszkolnym czy w wieku szkolnym, również rówieśnicy. Tak jak u pani, prawda, było rodzeństwo, to syn młodszy, tak? Czyli syn naśladował niejednokrotnie w zachowaniu córkę, prawda? Na przykład, tak? Jeżeli mówimy o dziecku, ty jesteś leniwy, albo ty jesteś niegrzeczny, albo ty jesteś bałaganiarzem, nadajemy tożsamość dziecku, tak? To dziecko później o sobie niejednokrotnie będzie mówiło, jestem leniwy, jestem bałaganiarzem. Nawet często nie rozumiejąc znaczenia tego słowa, już będzie takie słowo powtarzało. Jeżeli krytykujemy zachowanie dziecka, czyli powiemy tak, ty zrobiłeś bałagan i to mi się nie podoba, chciałabym, żebyś następnym razem zebrał swoje zabawki i położył w miejscu do tego wyznaczonym, krytykujemy tylko jedno konkretne zachowanie i dziecko nie utożsamia się ze stwierdzeniem, jestem bałaganiarzem, jestem złym chłopcem, tak? Przytoczę pewnego rodzaju anegdotę opowiadaną przez nauczycielkę siedzącą na plaży w okresie wakacji. Podsłuchała rozmowę dwóch chłopców bawiących się tuż u wybrzeża. Widać było, że chłopcy się dopiero poznali, ponieważ rozmowa dotyczyła takich kwestii, które najczęściej, powiedzmy, są poruszane podczas pierwszych minut spotkania. Jeden z chłopców zapytał drugiego, kim chciałbyś być w przyszłości, ponieważ ja będę chirurgiem mózgu. Na co drugie dziecko odpowiedziało, wiesz, ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie jestem zbyt bystry, i nie sądzę, żebym w ogóle mógł wykonywać jakąś fajną pracę, jak będę już dorosłą osobą. I praktycznie już reszta tej rozmowy umknęła nauczycielce, ponieważ ona skupiła się na tym, co usłyszała. Zaczęła się zastanawiać, kto jest odpowiedzialny za tego typu przekonania u tego małego, bo 6-letniego dziecka, które już w tym wieku tak naprawdę przekreśla swoją przyszłość, swoje możliwości i umiejętności, nazywając siebie dzieckiem mało inteligentnym, tak? Dzieckiem, które skazane jest na porażkę. I na tym przykładzie można zobaczyć, jak te przekonania wpajane nam przez otoczenie mają duży wpływ na nasze dalsze życie. Dlatego, że to dziecko, jeżeli nie zostanie wyprowadzone z błędu, później, kiedy będzie miało 10, 8, może 8, 10 w tej kolejności, 12 lat, nadal będzie powtarzało tą samą formułę, ponieważ już się do niej przyzwyczaiło. Tak? Jesteśmy zbudowani z przekonań tak naprawdę, tak? Od dziecka się ich uczymy, uczymy się przekonań na swój temat, na temat otaczającego świata i później tak kierujemy swoim życiem, żeby w
wpisało się w te przekonania, które stanowią nasze drogowskazy. Nie wiem, czy pamiętacie przygody Piotrusia Pana? Tutaj właśnie wykorzystałam taki cytat z tej książki. Za każdym razem, kiedy jakieś dziecko powie, nie wierzę we wróżki, jedna wróżka pada nieżywa. To jest świetny przykład na to, czym są nasze przekonania, tak? Wróżki istnieją dlatego, że w nie wierzymy. Zgadza się? Bo taka jest nasza wiara we wróżki dziecka. Dziecko widzi krasnale, dziecko widzi różnego rodzaju inne postaci bajkowe, prawda? Jak się bajkę dziecko opowiada, ono nie przyjmuje tego jako bajkę, tylko jako rzeczywistość, prawda, która je otacza. I w momencie, kiedy dziecko wyrasta i nagle mówi, ja nie wierzę w świętego Mikołaja, tak naprawdę ten święty Mikołaj umiera dla tego dziecka. Kiedyś był częścią jego rzeczywistości, tak? Tak samo wróżki dla małej dziewczynki. One były jej przyjaciółkami. W momencie, kiedy dziewczynka podrosła i nagle wszyscy zaczęli się śmiać z jej wiary we wróżki, powiedziała, ja nie wierzę w te wróżki, tak? Faktycznie przestała w nie wierzyć i tym samym te wróżki przestały istnieć w jej życiu. I to jest taka analogia do naszych przekonań. W momencie, kiedy faktycznie zdobywamy pewną świadomość na swój temat, my mówimy nie, ja wcale nie jestem leniwy, ja wcale nie jestem niegrzeczny, tak? Nie jestem niegrzecznym chłopcem, nie jestem osobą, która ma tylko pecha. Ja jestem człowiekiem, który potrafi wziąć swoje życie w swoje ręce. Ja jestem człowiekiem, który ma prawo do tego, by być szczęśliwym, ma prawo być kochanym i kochać innych. I wtedy tworzą się nowe przekonania. Oczywiście w szkole my nad tym pracujemy odpowiednimi metodami, niemniej jednak dzisiaj moją intencją jest tylko przybliżyć Państwu możliwości, jakie istnieją tak naprawdę wpływania na własne życie. Ponieważ niejednokrotnie to inni ludzie nami kierują, tak? Nawet nieświadomie, bo ja nie mówię, że ktoś nami manipuluje, po prostu daje nam różnego rodzaju rekomendacje, porady, jak postępować, tak? Według własnego widzimisię. I my to przyjmujemy, nie weryfikując tego z tym, co my byśmy chcieli osiągnąć w życiu.